Dzisiaj taki temat, który zainteresuje na pewno wszystkich rodziców, którzy przewożą dzieci w samochodzie. Do jakiego wieku należy używać fotelika bezpieczeństwa albo urządzenia przytrzymującego, czyli tak zwanej podkładki? Obecnie zniknęło kryterium 12 lat, które jeszcze kilka dobrych lat temu występowało, do którego to wieku dziecko musiało być umieszczone w specjalnym urządzeniu. Obecnie takim kryterium jest wzrost dziecka, a więc 150 cm. Słuchajcie, dopóki dziecko nie osiągnie wzrostu 150 cm, do tego czasu musi być przewożone w specjalnym foteliku bezpieczeństwa albo na podkładce. Czy użyjemy fotelika czy podkładki, tak naprawdę zależy od nas. Będziemy uwzględniali wiek dziecka, jego masę, wzrost. Polskie przepisy nie rozdzielają tych dwóch urządzeń bardzo dokładnie. Takie przepisy zawarte są w normach Unii Europejskiej i regulaminie Komisji ONZ-u. Obecnie mamy również wyjątki. Słuchajcie, jeżeli dziecko ma więcej niż 135 cm, a jest dobrze zbudowane, czyli wysokie i o sporej masie, uniemożliwiającej zastosowanie urządzenia, wtedy może być przewożone na tylnym fotelu, na tylnej kanapie, tylko przy pomocy pasów, przy zastosowaniu pasów bezpieczeństwa. Mamy jeszcze jeden taki wyjątek, jeżeli mielibyśmy samochód, w którym na tylnej kanapie nie mieszczą się trzy foteliki, wtedy jedno z trojga dzieci, które ma więcej niż 3 lata, może być poza fotelikiem, bez fotelika, pomiędzy fotelikami i stosujemy jedynie pasy bezpieczeństwa. Oczywiście jest to dość niebezpieczne, może na pewno lepiej by było to trzecie dziecko umieścić na prawym przednim fotelu w odpowiednim foteliku. Wiedza ważna, słuchajcie, dla nas przewożących dzieci, ale również dla kursantów, którzy zdają egzamin, ponieważ trochę pytań w waszych testach z tej tematyki się znajduje. Uczcie się, zdajcie egzamin za pierwszym razem. Obserwujcie kanał Zdaj to Prawko. Będziemy na bieżąco poruszali różne przepisy, które mam nadzieję zagwarantują wam zdanie egzaminu za pierwszym razem. Polubcie kanał, subskrybujcie. Do zobaczenia znowu.